Pajączku, pajączku, co zrobiłeś tą i nie tylko tą pajęczynę? Gdzie jesteś? Siemanko. Wróciła do mnie drugi raz biała dama. Jak wiecie i pamiętacie, co niektórzy, którzy oglądali moje filmy poprzednio z przygód z tym projektem, z białą damą, no to w zeszłym roku w maju już auto do mnie wracało. Tym razem jeszcze raz wróciło. Trochę bardziej już kompletne. No i pooglądamy sobie teraz tutaj, co zostało zrobione, a co jeszcze mi zostało do zrobienia, bo nadal nie jest to gotowe auto takie, żeby odpalić, wyjechać i sobie poupalać. No niestety. Na pierwszy ogień, który będę musiał tutaj zrobić, to jest zdjęcie kół, które miałem na dojazd. Tu jest zapasówka, tu są czternastki z przodu, tam z tyłu jest chyba piętnastka. Bo z tyłu mam na tyle duże zaciski, że nie wchodzą mi felgi mniejsze jak piętnastka. Z przodu natomiast nie wchodzą felgi mniejsze jak szesnastka. A tutaj jest teraz czternastka, to tylko dlatego, że zdemontowane są całkiem zaciski, więc zanim założę felgi, muszę założyć też zaciski. No to oczywiście odpowietrzyć cały układ hamulcowy, no i tak dalej, nie? No ale to może dzisiaj się uda mi tym zająć, żeby po prostu auto już postawić na kołach, które mają tutaj być. To są te koła, które ostatnio były na Gii białe, szesnastki, speedliny. Niestety jedna opona jest uszkodzona. Kupiłem dwie używki Hankooka i jedna się po prostu wybuliła. Ale muszę na niej na razie postawić. Na wiosnę pewnie zakupię jakiś komplet dwóch opon. Może nie nowych, bo na razie niestety mnie nie stać. No i niestety nie stać mnie też na niektóre rzeczy, które tutaj muszę zrobić, a lista zaczyna być długa, bo troszkę rzeczy trzeba tutaj kupić. A muszą być to nowe rzeczy, bo muszę kupić olej, muszę kupić świece, muszę kupić kopułkę. Nie chcę kupować kopułki i innych takich elementów, które są podróbkami, bo chciałbym to odpalić, tak żeby wykluczyć, jak najbardziej wykluczyć elementy, które mogą nie zadziałać. A z takimi zamiennikami, może nie podróbkami, ale zamiennikami, bywa różnie i czasem auto możesz na przykład się krztusić czy coś, bo no, palec będzie na przykład nieoryginalny, no i on nie ma takich parametrów jak oryginał. Więc potrzebuję palec Boscha, potrzebuję palec ten, potrzebuję kopułkę Boscha, potrzebuję oryginalne świece. Nie są to duże koszta, bo gdzieś tam kopułka w okolicach, nie wiem, 140-150 zł. Świece gdzieś ze 120, no ale dochodzą też takie rzeczy jak na przykład nie mam tutaj odmy. Nie mogę na razie znaleźć tego przewodu, który idzie tam do zbiorniczka, który ma za zadanie tam ten olej. W ogóle to muszę tam posprawdzać w ogóle wszystko, cały ten układ odmy. Mam też do spięcia cały układ podciśnień, więc jakieś wężyki. Nie chciałbym kleić z jakichś tam starych, tylko kupić na metry. 2-3 metry wężyków silikonowych i już raz zrobić i zapomnieć. Nie są to duże koszta, bo tam rzędu, nie wiem, 9 zł chyba kosztuje metr. No, jest jeszcze parę rzeczy tutaj do zrobienia. Rąd rządu na razie nie ruszam. On jest w porządku. Tutaj co my tam mamy? Silikony do lotu, pasek osprzętu. Nie mam paska osprzętu do wersji bez klimatyzacji, bo zdemontowałem ten kompresor. Aha. Kompresor jest zdemontowany. Troszkę widzę, że tutaj się ciasno zrobiło, ale on jeszcze tam wejdzie, widzę. Bo tutaj Sławek wykonał mi takie rurowanie do interkulera, które może być troszkę niby dobrze jest to wykonane i fajnie i w tą stronę, ale czy tam się kompresor kiedyś zmieści? W planie kiedyś jest tutaj klimatyzacja. Jaka to jeszcze do końca nie wiem. Na pewno będzie to połączenie klimatyzacji ze Sierry z klimatyzacją z Volvo. Ale o tym, do tego to jeszcze sobie dojdziemy. Dobra, co w ogóle zostało przez Sławka wykonane? Zacznijmy może od tej strony, od której byliśmy. Więc tak, tutaj są takie trochę graty, które planuję jeszcze tutaj powkładać, ale to mniejsza z tym. Najważniejsza rzecz, znaczy najważniejsza, jedna z ważniejszych rzeczy to kolektor dolotowy, który nie jest ścięty.
Czyli tak, Sławek nie ściął kolektora, wkręcił tutaj śrubę w spływ, a zrobił wyżej troszkę spływ. I tu mamy spływ od wspomagania. Dzięki temu kolektor nie jest ścięty, tylko jest oryginalny, więc jest to jakiś pomysł, bo można zawsze, jeśli się coś stanie temu kolektorowi, no to można sobie wziąć zwykły polistowy kolektor i znowu go zamontować. No, teraz mi tam będzie żona spuszczać wodę. Pod spodem mamy przepustnicę. Nie wiem, jak to jest szczerze zrobione. Jest tutaj przepustnica. Możecie mi wierzyć albo nie. Nie wiem, jak w tym świetle w ogóle tutaj coś widać. Ja jeszcze trochę zasłaniam. Nie mam żadnej latarki. Chyba, że w telefonie. Przepustnica jest z 2,5 20 zaworów, czyli taka większa niż w tepiące, która tutaj była. Mamy tutaj te wszystkie porobione podciśnienia. Tutaj taki drucik, który ma utrzymywać, to jest linka sprzęgła. Tam jest TPS. Tutaj mamy podciśnienia do silniczka krokowego, tak? Dobrze mówię? No i tutaj zrobione paliwo, powrót i zasilenie. Na jakichś przewodach bliżej mi nieznanych, ale chyba do paliwa, jak mam nadzieję. Na pewno do paliwa. Sławek robi porządnie. Tu mam linkę gazu, która jest teraz. Czyli tak, mamy przepustnicę, która była na elektronice, z przepustnicą mechaniczną zastosowaną z 2,5-20 zaworów, z linką gazu od jakiejś siery. Krótka linka, chyba od jakiejś fałki. Nie mam tylko tutaj spinki i przez to to wylata. Trzeba tutaj spinkę zamontować. Rozglądałem się po garażu i po moich magazynach i nie mam żadnej linki gazu do siery. Nie mam tego zaczepu. Może gdzieś w jakimś pudełeczku leży. Dobra, to tutaj mamy to. Musimy sobie z podciśnieniami wyjść. Tutaj mamy przewody do wspomagania, czyli do magla. Magiel jest też już założony przez Sławka ze wspomagania. Mogłem ja to zrobić, ale chciałem też, żeby on to wszystko skręcił, zalał płynem. Płyn chyba jest, czy nie ma? Nie ma płynu. Nie ma płynu. Ciekaw jestem, czy tutaj jak się zaleje, to nie wycieknie. No ale dobra. Tutaj mamy wodę. No niestety woda jest tak, że mogłaby być na odwrót, czyli tak jak mówiłem już we wcześniejszych filmach, żeby tu był wylot i tam na dole był wylot. Byłoby to lepsze rozwiązanie, bo jak widzicie teraz przewody idą tu, a z dołu idą tu. Jest nowa chłodnica od Volvo, zastosowana od Volvo, jednak mam pewne obiekcje co do tej chłodnicy, bo wydaje mi się, że jest ona od wersji. Nie wiem, czy w ogóle była różnica między turbo a nie turbo. Turbo zawsze się troszkę bardziej grzeje. I ta chłodnica ma 30, chyba 3 mm. Tak ciężko trochę tam suwmiarką wejść. Ale moja stara chłodnica ma o wiele grubszy rdzeń. Ma 42 mm. 10 mm różnicy. No, powiem wam. Może robić różnicę, oby silnik się nie przegrzewał. Bo jeśli się będzie przegrzewał, to niestety ta chłodnica będzie, mimo że nowa, będzie musiała stąd wylecieć na koszt tamtej, z tamtym szerszym rdzeniem. No dobra, nie mam tutaj wentylatorów, jak widzicie. Chciałbym zastosować wentylator od Volvo, taki duży. Też mi to by ułatwiło razem, bo wiązka silnikowa jest spięta razem z wiązką, wtyczkami do Volvo. Pytanie tylko, czy mi się to tutaj zmieści. Między tutaj kołem a chłodnicą jest troszkę miejsca, ale nie za dużo. Bardziej mi tutaj te przewody od oleju martwią. Chociaż ja wiem. Nie no, może. Trzeba to po prostu wszystko zmierzyć, przymierzyć, zdemontować, włożyć. Nie jest to dużo roboty. Kilka śrubek, kilka opasek i można sobie to będzie zamontować. Przewody olejowe idą sobie tutaj w oryginalne miejsce.
One powinny wychodzić na chłodnicę. Ta chłodnica widzę, że jest wersją Bieda Edition, czyli nie ma rdzenia na olej. No, akurat uważam za plus. Natomiast chłodnica oleju jest wyprowadzona na przód i mamy taką chłodniczkę z Turbo Worksa. No i pod spodem mamy zamontowany intercooler. Gruby, nie gruby, różnie można powiedzieć. On ma jakieś tutaj, nie ma jakichś parametrów, nie ma jakichś znaczków, co to jest. Widzę, że zamontowany na moich silikonach, które miałem od Volvo. Duży, nieduży. Ogólnie tutaj jest akurat wlot powietrza w sierze, taki duży. Więc tutaj powinien ten intercooler jakoś się tam chłodzić. Sprawne oko już zauważyło jeszcze jedną chłodniczkę. Jest to moje życzenie, a mianowicie jest to chłodniczka płynu wspomagania. Taka po prostu zakrętka tutaj z takim obżebrowaniem. Trochę na odwrót postawiona, bo ona powinna być z przodu. Ale tutaj też zda egzamin. Troszkę obniża niestety tutaj wszystko, ale tam dalej w sumie jest od razu chłodnica. Też nie, jest poniżej chłodnicy. Ale tam belka i miska są jeszcze niżej. Ogólnie będę musiał uważać troszkę tutaj na tą miskę, bo jest dość nisko. Jest dość nisko. Dobra, przechodzimy sobie dalej tutaj. To jest mój wynalazek wczoraj, jakieś takie przykładania. I co my tutaj mamy? No mamy poprzerabiany trochę układ wodny. Więc mamy zastosowany tutaj ten oryginalną część od Volvo. Tą magistralę wodną, tylko z wyprowadzeniem kolanka. Nie tamtą stronę, a już zakręca i wychodzi tam na dole i idzie sobie tam do złącza z tamtej strony. Zastosowany zbiorniczek z oryginalnej siery. Nie wiem, czy jeszcze on tutaj zostanie, bo ogólnie no, ten wąż zasilający, znaczy ten nie zasilający, tylko którym płynie jakby nadmiar do zbiorniczka, mogę zastosować i w tą stronę, bo były takie zbiorniczki na tą stronę. Cosworth miał między innymi taki zbiorniczek i Sierra na pewno z gaźnikiem 2-litrówka z dochcem, nie ohac, tylko dochac. Była taka wersja, miałem kiedyś, nawet chyba dwa razy. No i dlaczego chciałbym mieć po tamtej stronie zbiorniczek, ktoś spyta, bo tutaj no ten przewód to nie jest problem. Problemem byłby ten przewód, bo musiałbym go pociągnąć w tamtą stronę. Ale tutaj chciałbym zastosować po pierwsze zbiorniczek do płynu do spryskiwaczy. On by sobie był o na takiej wysokości i wtedy ten dzióbek wypadałby w zupełnie innym miejscu. Byłby ten dzióbek byłby gdzieś tu. A wtedy zmieściłaby mi się taka puszka, którą mam od Cosworth'a. Dlaczego chciałbym tutaj tą puszkę od Cosworth'a? Bo mam też do niej filtr KNA, wkładkę w sensie KNA, KN-owską. No i tutaj by mi to fajnie wszystko pasowało. Między turbiną a puszką jeszcze musi być przepływka, muszę o tym pamiętać. To są trochę inne średnice, bo tu mam 60, przepływka ma 70. I tu mam znowu 60. Czyli 60 na 70, 70 na 60. Dwa połączenia musiałbym mieć. Jednym z tych połączeń mogłoby być to. Tylko musiałbym to jakoś tutaj mądrze wykombinować. Obciąć, wstawić gdzieś tutaj. No to właśnie, nie jest takie łatwe. To jest jeszcze ogólnie do ogarnięcia temat. Do lotu. Na szybko można wsadzić tutaj coś takiego, wstawić przepływkę, wstawić stożek i tutaj on by sobie łapał za lampy w miarę jakieś takie powietrze, które nie jest strasznie gorące, chociaż i tak tutaj turbina jest i tak by tutaj dość ciepło było. Turbinę mam w planie tutaj troszkę jakoś osłonić, w sensie zrobić tutaj jakąś taką osłonę na pewno do akumulatora. Bo akumulator chyba na razie wyląduje jednak tutaj w tym oryginalnym miejscu. Chciałbym go tylko jak najbardziej odsunąć. No właśnie, chciałbym go odsunąć, a widzę, że on jest tak, ta podstawka,
ta podstawka jest taka, że można by ją było odkręcić. Można by ją było odkręcić, odspawać, bo ona jest nie przyspawana, tylko przy tak, zgrzana. Gdyby ją odkręcić, to można by ją było wspawać w inne miejsce, na przykład przesunąć o te kilka centymetrów, co już dużo by dało. No i osłonić tutaj, z jakąś osłonę zrobić taką. Mam takie aluminiowe blachy jeszcze z Volvo. Dość sporo nawet tych blach takich różnych. Można by się nimi pobawić, jakoś tutaj coś wyprofilować. Jeszcze jedną rzeczą, którą Sławek tutaj zrobił, no to podłączył mi wszystko pod turbo. Czyli ogólnie turbo jest odwrócone, ma zrobiony spływ oleju, ma zrobione zasilenie wody, oleju. No i jest to już tak na gotowo. Ta turbina nie jest w super rewelacyjnym stanie, ale mam nadzieję, że na początek starczy. I na początek jakieś tam odpalenie i pierwszy sezon, powiedzmy, jakiejś tam delikatnej jazdy będzie dawała radę. Potem mam inną turbinę, mam 16, którą będę chciał zregenerować. Ale to już jak będą jakieś pieniążki i będzie coś na inwestycję tego. Na razie po prostu jestem wypłukany. I nie mówię, że nie miałbym pieniędzy na to auto, bo pieniądze miałbym, ale mam po prostu teraz na co innego przeznaczone, na dom. Tam wszystkie środki, siły, cały nakład pracy idzie tam. Chyba nic nie pominąłem. No. Tutaj pod maską była praca zrobiona. Najwięcej oczywiście z przepustnicą i tutaj z tym całym układem chłodniczo-dolotowym, interkulerami i olejami. Tyle. Nie chcę Was dłużej zanudzać. Ja dzisiaj się wezmę za koła, za hamulce. Wnętrze jest już jakoś tam złożone. Trzeba tylko boczki oprzeć. To też znowu jakieś tam pieniądze, bo chciałbym to do tapicera oddać. Obłożyć to odpowiednim materiałem i co tam trzeba radio wsadzić, jakieś takie jeszcze drobnostki. No i potem jeszcze oczywiście cały układ ospoilerowania, zderzaków. To będę chciał wszystko przywiesić. Tutaj trzeba posprzątać, to trzeba pousuwać te części, bo nie są tutaj potrzebne. One były tylko do przykładania i do ewentualnego jakiegoś tam wykorzystania. Magrownica bez wspomagania to mi nie będzie potrzebne. Dobra, tyle na tą prezentację powrotu Sierry, ale brudna szyba. Chciałbym też tą Sierrę umyć, no ale w garażu jej nie umyję teraz. Dobra, tyle. Jeśli jeszcze tego nie robicie, subskrybujcie, lajkujcie, nie lajkujcie, komentujcie, jeśli macie jakieś uwagi. A ja Was pozdrawiam. Cześć!